Siemaneczko, widzowie, dzisiaj ze mną brat. A dzisiaj już, chyba to jest drugi czy trzeci? Trzeci odcineczek z serii bracia. Dzisiaj sprzedaż kiszoneczki, jak widać. Przygotowane zestawy. Tutaj taśmociągi rozłożyliśmy poza odcineczkiem z bratem. W sumie to ja rozkładałem, bo brat nie umie. Ale też za niedługo się kują się żniwa, więc czekajcie na 4 odcineczki ze żniw. U brata 2 i u mnie 2. Co nie, brat? Tak. Brat taki trochę smutny. A nie wiem dlaczego. Tak, mi się chce. Jesteśmy w pocięciu. Wypożyczona przyczepa. Wypożyczona przyczepa, spokojnie, to mój. To jest przyczepa Stacha. Nie Stacha, tylko Antka. Antek, to jakby mu zobacz, to wniesie, to nas zabije. Dlaczego ja w ogóle mam drzwi otwarte w zimę? To jest nowa przyczepa Antka. Wiem, dlatego mi ją pożyczył, żeby testy zrobić. Crash testy. Wiesz, co to są crash testy? Młotki wyżąwali ze mnie. Nie chciały siłowniki pójść. Nie można tak szybko jeździć, bo hamulce ma słabo. Pociąg już na 2 godziny. No, ale on w lato to będzie odpoczywał trochę. A mój? W lato... Nie, zwołaj na policję. Ale trzeba iść, że na lato to my tą przyczepę będziemy kupować? No wiem. No, ona już będziemy ją kupować. My tak na testy trochę wzięliśmy, pożyczyliśmy od kolegi mojego. Nie, no, musiałem wybić te siłowniki, bo nie chciała pójść. Czemu 80 to w ogóle stoi? Bo odjechałem, nie? A, nie, ty do nas stała tam przy polu, ja nie tu podjechałem. No bo ja tam odjechałem, poza odcineczkiem, dobra, to zaczekajcie, czekaj to, ja mu sobie podstawię do garażu 80. Nie! My na nią mówimy ogólnie, widzowie, o 80. Ja będę jeździł jeszcze ją. Ty, no właśnie. Przecież jadę zaraz do Sadołów, jeżdżam ją. Do Sadołów jedź. O chłopie. W John Deere'a bym przyrąbał. Staniemy ją tu. I tak będzie jeżdżone za niedługo nią. Wiesz przy czym? No przy czym? Przy żniwach. Jedną przyczepę jej się podepnie i będziemy nią pszenicę zwozić. Ale ta będzie kupiona, ta przyczepa Fligienta. No to tak, ona już do czwara będzie kupiona. I do mojego też, mój ten bym to był. Twoje też, te duże twoje, gdzie on stoi ten twój? Gdzie on? Za halą. Co? A tu, no to te są już, te już będą jego. To już są twoje przyczepy. Nie. Ale ja mniej wezmę. Ale ja mniej wezmę na tą przyczepę. 26 tu wsadzę. Twój ma winny. 29 tu wsadzisz. 29 to jak mam rozrzutnik chyba. Nie, dobra, to już będzie przy dojczwarze cały czas. Ale ten zestaw się ładnie zgrywa, co nie? Nie, ale też czasami ją będę brał. No czasami tak, ale dłużej to przy dojczwarze będzie. Wiem na co się przyda. Za żniwa kukurydzy, jak teraz będzie doświęcana kukurydza. No ziarno. No więc troszeczkę tam też będzie potrzebne tej kukurydzy, więc ta przyczepa też będzie pomagać. Nie, no jedź tam za późno. Kurde, zawrócę, już mnie tam denerwuje. Ogólnie brat też rzepaczek będzie kosił. Jeszcze to pole obok brata. To. Właśnie. A ja może będę zwoził 80, jak brat nakosi. Nie. Tak. Nie. Ogólnie tu będzie... Coś zrobić z kukurydzą. Chciałeś ją? Co? Kukurydzę. No to już do końca była ścięta. A co? A, bo wtedy byłem na wakacjach. No widzisz. No i głosów tle przepraszamy. Ścięliśmy. Dobra, nawróciłem. Ale to i tak źle podjechałem w ogóle. Bo wiesz dlaczego? Bo teraz to ja muszę inaczej nią stanąć przyczepą. Ja inaczej to zrobimy. Tu trzeba tak zrobić. A jakie tu moim zostałem podcofne? Co? Jakie tu moim zostałem podcofne? A po co twoim? Jak twój na razie tam stoi. A właśnie ty, trzeba mieć jakiś ciągnik, żeby tu podpychał, jak ta kiszonka się skończy. Ale już wiem. No właśnie, też John Deere mnie tak zaciekawił, że John Deere będzie. Na kupę wiecie, byś spychał. No właśnie. Ogólnie krowy też zostaną żyć.
Znaczy jak sprzedamy, bo na odcinek 250 ton musimy sprzedać. Chociaż 250 ton w jednym odcineczku, więc długo nam to zajmie. Może i 4 odcinki będą z wywozu. Albo 3. A kurde, ci powiem, że nie ciekawie. Dobra, może już troszeczkę jej tam podepchnę. Czy nie wiem, czy ten tur może brać kiszonkę. Może. Tylko, że on tak średnio to pchnie. Średnio chcę to podepchnąć. Dobra, bo znowu u krów John Deere wyląduje. Znowu u krów, żeby nie wylądował, bo już nam wylądował. Brat może potwierdzić. Tak. I nie można taki przepchnąć w żaden sposób. Widzisz? Nie można w żaden sposób tego przepchnąć. Czyli jakoś trzeba coś wypożyczyć, żeby to podpychało. Albo po prostu, jak już będzie tutaj mniej kiszonki, to wiesz co się będzie robić? To się do przodu tym się podjedzie. To się też rozłoży bardziej. I to się w ogóle wszystko cofnie w tą stronę tu. A to będzie tu stało, jak już tam się będzie kończyć. Bo tu 100 ton zostawiamy. Co nie? Czy ile? Tu 500. Ile? 500. Jeszcze ponad 500. No, jeszcze 500. A cena jest chyba fajna. A nie, dobra, bo ja patrzę na pszenicę. No. Czekaj, akurat dobra. Taka sobie. Ale gdzie my będziemy wozić? Bo gdzie mamy najwięcej jest o nie. Masolina, ale to jest za mapą. Tak, z zwierzętami wychodzą. No, ale gdzie mamy bliżej? Na biegazownię? Biegazownia jest tu. Tu? A tak. Targ jest tu. Można powiedzieć, że na biegazownię bliżej. Chyba, że do Masorin. Masorin jest za mapą, ale tam się pociąg wynajmuje i ci pociąg leci. A gdzie to jest do Masorin? Masorin. I to się tu gdzieś wysypuje. Bodajże. Ale nie, będziemy wozić tam, gdzie. Bez żadnych tu wymysłów. O, jednak 29 ton. No 30 ton prawie. No właśnie. Będzie miało obciążenie to. No właśnie. Ja zapomniałem, że te przyczepy. Jak? A, no ta ona no 30 może... będę ciągał. Nie, 30. Więcej jak 30. Więcej jak 30. Ja na przykład 16. Ton. 16 później mają. 16 coś. A no ta. 16, o kurde. 32. Jakby co? Dobra, pasowałoby to kiedyś to skosić przecież, wiesz. Czarny pan. Co? A, no pan. Powiadomienie. Ej, ma trochę obciążenie. To nie było, to nie, to było, chciałem tego uniknąć, żeby bokiem poleciał, ale coś nie wyszło. Czy tu jest śnieg? Nie, myślałem, że tu śnieg jest. A szkoda, że się na ciągnikach śnieg nie pojawia, na przykład na masce czy gdzieś. Dobra, mamy tego klasa twojego. Ja tym klasem kiedyś jeździłem, to on pod górę miał ciężko. Ja kiedyś go miałem tego klasa. Na jednym moim sejwie. Brat, pamiętasz gdzie tego jedziesz? No na tu, do bagażowni. Czy gdzie? Czy jedziemy tu? 4 złote, no to się nie opłaca. A czekaj, może troszeczkę czas przewiniemy. Tak jakby przewinąć czas i by ta cena rosła. Wtedy by się może bardziej opłacało jechać. Trzeba taki czas na 1000 zrobić. Widzowie, to będzie nudne, ale no musimy troszeczkę poczekać. Masolina opada. Jak opada masolin, to już nie będzie nigdzie rosnąć. Dobra, bo już się ciemno robi. Dobrze, śniegu nie ma, jest 15:20. Nie ma śniegu. Ja nie chciałem szczerze tego śniegu, ci powiem, bo brzydkie takie tekstury były, co nie? Mhm. Zrobimy takie 15:20, takie ciemnie. O, tu są, teksturki są teraz ładne. Jest 3 stycznia, więc do lata sobie przewiniemy czas. Póki co jest drożej. 4 złote różnicy, to będziemy jeździć tam. Handel ze zwierzętami, tu.
Masz miejsce, dobra. Gdzie to jest? W którą tu stronę? Kurde, w którą tu stronę. Teraz spojrzymy na mapce. Cyk. Dobra, już mi nie pokazuj palcem, widziałem. Tam, dobra. To ja pojadę pierwszy dzień moim ciągnikiem, później klas pojedzie sobie piechotą. Czy będzie Lesiu? Znaczy nie, no żartuję, podepniemy klasa za linkę i będziemy go ciągnąć cały czas. Jak silnik zgaśnie. Dobra, bierzemy do ćwara. Największy sprzęt na tej gospodarce. 10 minuta, my dopiero pierwszy kurs robimy z kieszonką. I to do ćwarem. Ty, tu da się jeszcze coś podczepić? Nie da się. Ale chyba można jej wziąć dyszel. Ale my i tak nie będziemy do niej nic podczepiać. To 30 ton to wiesz. Cyk. 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 Gdzie niech stanie nam? Tu chyba. Na drodze gdzieś. Jedziemy. A będę jechał przed nim kawałek. Oczywiście kogut. O Jezu, co on zrobi? Jesteśmy po cięciu. Krótkim. Co się zablokował? Brat, on się zablokował? Mój klas. Nie, ale co on zrobił? No, on wyjechał po samochodzie. Nie wziąłeś tego? Dlaczego on teraz tak wolno jedzie? Kable. Jak kable? Dopin. Zatrudni i zwolni. Chyba zwolni i zatrudni. Nie wiem, o co mu chodzi. Mu klasowi. Dobra, szybko jedziemy. Tylko czekaj. Panie, odsuń się. Dobra. Nie, bo nie chcę, żeby ten samochód nam się wklepał przed te... Przed maskę, żeby nam się wklepał. No to jak on ruszy, no. Przecież ten samochód nie ruszy. Pewnie tak. O, będzie mówił. Dobra, panie, czekaj, muszę wałkować do ćwarem. No co on tak wolno jedzie? Się zablokowało coś? Czy no tak. A coś się ten twój by tak jechał? Ty, no, twój klas to jest naprawdę jakiś upośledzony. Nie. Kierownik. Jak kierownik? Klasa. Chyba pracownik, a nie kierownik. Głupku jeden. Ty podział? Już mnie zdenerwował ten twój ciągnik głupi. Ty masz głupi ciągnik. No ale sobie on nie jedzie teraz. No i teraz nam... Pracownicy w tym farmingu to ten ciągnik tragedia. Jest po prostu głupi i tyle. No ale gdzie mi w płot jedziesz, baranie jeden? Jest za gorąco, to zobacz. Jedź prosto, prosto, no gdzie we mnie wjeżdżasz jeszcze? No jedziemy, niech sobie to zostanie. Ja mu się nie podoba. Szlasa mi popsuł. Nie, no żartuję, nie zostawimy go tu. Tempomat i lecimy szybko. Wyprosnował się, to lecimy, kurde. Tylko leć, chłopie, w miarę dobrze. W miarę równo. Bo już mi się nie chce poprawiać tego klasa. Oczywiście koguciki włączymy. Zmarnowaliśmy 3 minuty na wyjazd. Dzisiaj to mnie chyba wszystko zdenerwuje. Mnie wszystko. No nie! Co? Nie klasa. Nic mu się nie stało, jedzie. Oddaj mi za klasa, bo... Nie oddaję. Sam, sam odpowiadasz za klasa. Twój ciągnik to sam za niego odpowiadasz. Ty moim kiszonkę jakoś woziłeś i jak walnąłeś świeczkarnię, to nic ci nie powiedziałem. Tylko powiedziałem głąbie jeden, jak ty jeździsz. Ty jesteś jeszcze większy głąbek. Bo? Gąbek. A ty jesteś gołąbek. A ty jesteś gołąbek do reszty, nie? Kurde, 30... Gołąbek, kurde, jedzie 50... Gdzie jest ten pracownik? Tam jest. On inną drogę wybrał. A, to ja bliżej. Nie. No to jedzie z fajnie. A ja już dojeżdżam. A on tu jeszcze zakręt musi wziąć. Co on tak powoli niby jedzie? Nie wiem, co jest. To ty ogólnie... tam z tyłu musisz.
przyjechali na biogazownię, co nie? Ale nie wiem, czy tego nie trzeba kupić, żeby to sprzedawać. A my to mamy. Mamy, ale niby to pisze, że tam mamy, ale to nie nasze jest. Jestem widzowie już po króciutkim cięciu. Teraz będziemy sprawdzać, czy ja tu sypę to. Czy tą biogazownię trzeba kupić. Czy ja to tu mogę sprzedawać. No fajnie. Tak jak myślałem, nie sprzedamy sobie dzisiaj tego. Tutaj. A, już wiem, jak to się sprzedaje. Tu się podjeżdża i się przyczepą kipuje. O ile to tak działa, to jestem mądry. Opa, jest kiszonka. I. A, sypie się. Kurde. Czekajcie. Zastopujemy. I na chwilkę weźmiemy teraz tego klasa. Ja wam coś pokażę. Zrobimy takie ujęcie, że przed ekranami to tam będzie. Przed ekranami to aż padniecie. No, no, już zajechałem mu dobrze. Dobrze mu zajechałem tu. Też można chyba sprzedawać kiszonkę. Chyba. Nie, nie można. Niestety. A, tam się gnojówkę sprzedaje. Jak masz za dużo gnojówki, to tam sprzedajesz. Dobra. Czekajcie. Podjedziemy. Pyk. Cyk. Mamy kiszonka. Cyk. A to drugie? Cyk. Leci druga. I cyk. Leci trzecia przyczepa. Widzowie, sprzedajemy kiszone na 3 przyczepy. Jak widać, kaska leci ostro. Kurde. Ta już pusta. Tutaj też prawie pusto. I 27 tysięcy, czyli łącznie 30 tysięcy za te dwie przyczepki. No. Przyszedł brat. 30 tysięcy za 3 przyczepy. Może być. 30, ponad 30, no, 32. Spoko, hajs. No, ja się bardzo cieszę, chłopie. Ja idę na dwór. Też długo to nie zajmuje. No, to ja też zrejdzie. Widzimy się w kolejnym odcineczku z tej serii. Cześć! Siema, kocham was, widzowie.